To nie dzień, nie tydzień, to już, proszę Państwa, tygodnie i miesiące, kiedy rzeczywiście musimy uważać na siebie. I to bardzo. To oczywiście związane jest z erą koronawirusa, w której żyjemy. Przecież to już ponad 50 dni, od kiedy ogłoszono przez rząd stan epidemii. To prawie 70 dni, od kiedy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Stąd warto zwrócić uwagę na kolejną akcję, którą promuje Opole, a która dotyczy właśnie zdrowia i naszego bezpieczeństwa. Te plakaty będą w wielu miejscach w mieście przypominać nam o tym, jak powinniśmy się zachowywać. Wydaje się, że to proste, ale kiedy popatrzymy na ostatni weekend i kiedy wylegli wszyscy, bo bardzo chcieli się spotkać, robi się znów niebezpiecznie, a chcielibyśmy uniknąć drugiej fali przecież pandemii. Stąd to mycie rąk, zakrywanie nosa, ust, dezynfekcja, odżywianie, zachowanie dystansu i aktywność fizyczna będą niezwykle istotne również w następnych tygodniach. A dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek, tych na pierwszej linii przecież frontu, to rzecz niezwykle ważna, byśmy uważali na siebie, bo wtedy będziemy uważać i na innych, a zatem zdrowia życzymy.